Carrozzeria Pininfarina to nazwa włoskiego studia projektowego, którą pewnie słyszał każdy z Was. Pininfarina zajmuje się projektowaniem samochodów seryjnych oraz koncepcyjnych z naciskiem na samochody sportowe. Jest to też studio projektowe, które od 1952 roku aż po dzisiejszy dzień podejmuje stałą współpracę z marką Ferrari. W tym odcinku natomiast spojrzymy sobie na najciekawsze i najpiękniejsze samochody, które wyszły spod rąk projektantów tego właśnie studia. Na początek Ferrari 250 GT SWB. SWB, czyli Short Wheelbase, czyli krótki rozstaw osi. Była to wersja Ferrari 250 GT produkowana od roku 1959, w której to rozstaw osi został skrócony po to, by poprawić właściwości jezdne tego samochodu. Powstało 176 egzemplarzy tego samochodu, z czego najprawdopodobniej 89 posiadało homologację drogową. Samochód na wszystkich czterech kołach posiadał hamulce tarczowe, a jego obłędna karoseria w zależności od wersji była stalowa, aluminiowa bądź aluminiowo-stalowa. Auto było wspaniałym Gran Turismo z V12 Colombo. Szkoda tylko, że drogowe egzemplarze są w tym momencie warte na rynku około 40-50 milionów złotych, ponieważ w tej karoserii naprawdę łatwo jest się zakochać. So beautiful. Fiat 124 Sport Spider był nie lada sukcesem dla włoskiej marki, a zasadniczo dla włoskich marek, ponieważ był sukcesem zarówno dla Fiata, jak i Pininfariny. Dlaczego? Już za moment tłumaczę. Auto zostało zaprezentowane w 1966 roku podczas targów w Turynie. Początkowo było wyposażone w jednostki 1.4, a stopniowo dołączyły do niej silniki 1.6 oraz 1.8. W 1975 roku popyt na te egzemplarze w Stanach Zjednoczonych był na tyle duży, że Fiat zdecydował się sprzedawać 124 Spidera tylko i wyłącznie tam. W 1979 roku natomiast nazwa modelu została zmieniona na Spider 2000, co z kolei nawiązywało do nowej jednostki silnikowej, czyli 2.0. Natomiast wspomniałem, że model ten był sukcesem dla samej w sobie Pininfariny. Dlaczego? Dlatego, że Pininfarina uruchomiła jego sprzedaż pod swoją własną marką. Model w Stanach nazywał się Pininfarina Spider Azura, a na rynku europejskim Pininfarina Spider Europa, a produkowany był od 1981 roku. W 1985 roku, a więc zasadniczo 19 lat po debiucie tego modelu na rynku, zakończyła się produkcja Fiata 124 Spider oraz Pininfariny. A model ten, jak na tak nietuzinkowy typ nadwozia, sprzedał się w wręcz ogromnej ilości egzemplarzy, bo około 200 tysięcy. Shut up and take my money! Był jeszcze jeden Roadster zaprojektowany przez Pininfarinę, który na rynku był zasadniczo sprzedawany przez jeszcze dłuższy okres czasu niż Fiat 124 Spider. Alfa Romeo Spider, która to zadebiutowała w 1966 roku, a jej produkcja została zakończona w 1993 roku. Alfa Romeo Spider początkowo wywołała sporo kontrowersji wśród fanów marki. Wielu określało nadwozie nowego modelu mianem Osso di Sepia, czyli skorupka kałamarnicy. Mimo tego jednak auto pod postacią kilku nieznacznie różniących się od siebie generacji sprzedało się w ilości ponad 110 tysięcy egzemplarzy. No i te 27 lat na rynku. Grubo. Naprawdę grubo, no. Wow. W 1967 roku Pininfarina zaprojektowała model o nazwie BMC 1800 Berlina Aerodynamica. Być może nie było to najpiękniejsze auto na świecie, choć to jest raczej kwestia gustu. Ale okazał się być bardzo wpływowy ze swoim designem. Zaprezentowany został światu aż 7 lat przed debiutem Citroena CX-a. Można więc sądzić, iż Francuzi inspirowali się designem tego właśnie samochodu, projektując swoje dziecko. Niestety, auto nigdy nie weszło do produkcji, ale cieszy przynajmniej fakt tego, że kształt karoserii nie poszedł w zapomnienie, a Citroeny CX-y są w tym momencie pożądanymi klasykami. Not bad, not bad. Ferrari Daytona, znane również pod nazwą 365 GTB łamane na 4, co było oznaczeniem w wersji coupé, lub też 365 GTS
łamane na 4, co było oznaczeniem wersji Spider, a więc bez dachu. Auto będące chyba jednym z najbardziej legendarnych oraz najpiękniejszych Grand Tourerów w historii. Ferrari Daytona zdobyło sporą popularność dzięki Miami Vice. Jednak dla większości był to samochód istniejący tylko i wyłącznie w strefie marzeń, ponieważ w wersji coupé oraz Spider w sumie powstało zaledwie około 1406 sztuk. Daytona, podobnie jak 250, posiadała V12 Colombo, która w tym wydaniu osiągała moc 352 koni mechanicznych, co pozwalało na rozpędzenie się do 270 km na godzinę, co w 1968 roku w samochodzie drogowym robiło niemałe wrażenie. Jeśli myślicie, że nadwozie typu Shooting Brake to twór nowożytnych czasów, który zadebiutował albo w Mercedesie CLA, albo Porsche Panamera, to nie do końca macie rację. Przedstawiam Wam ojca wszystkich Shooting Brake'ów, czyli Fiata 130 Maremma. Samochód o nadwoziu kombi, ale z naleciałościami nadwozia coupé. Na tyle dużymi, że posiadał on jedynie dwoje drzwi. Samochód miał silnik V6 i ponad 160 koni mechanicznych, które przekazywane były tylko i wyłącznie na tylną oś. W związku z tym auto miało naprawdę niezły potencjał na późniejsze stanie się klasykiem. Niestety jednak nigdy nie weszło do seryjnej produkcji. Nawet pomimo tego, że największy udziałowiec Fiata, czyli Gianni Agnelli, był w tym samochodzie zakochany. Natomiast finalnie powstały zaledwie 3 egzemplarze tego auta. Okej. Okay. Nie chcę, abyście pomyśleli, że jestem tendencyjny i pokazuję Wam w tym zestawieniu w dużej mierze samochody Ferrari, ale po pierwsze, tak jak już wcześniej wspomniałem, te dwie marki ze sobą bardzo blisko współpracowały i po drugie, chyba zgodzicie się ze mną, że Ferrari Testarossa to jeden z bardziej rozpoznawalnych modeli tej marki. Auto to zresztą odniosło ogromny sukces i pomogło umocnić pozycję włoskiego producenta na rynku. Sprzedało się około 10 tysięcy egzemplarzy tego samochodu napędzanego 12-cylindrowym silnikiem Boxer. Chociaż niektórzy nazywali go V12 z kątem rozwarcia pomiędzy cylindrami 180 stopni. Taka ciekawostka. 340 horsepower, 180 miles an hour. New paint, new rubber. Absolutely essential for any type of serious police work, huh? Got that right. Kolejne auto na liście, takie żeby nie było zbyt włosko, to Bentley Azur, czy jakkolwiek to tam się wymawia. Czyli zasadniczo Continental, ale w wersji Cabrio. Zadaniem Pininfariny było właśnie przekształcenie wielkiej limuzyny w samochód bez dachu. I zrobili to naprawdę dobrze. Auto oczywiście nie było zbyt popularne, ale jakże mogłoby być inaczej w przypadku samochodu kosztującego około 1,5 miliona złotych. Jeżeli by tak nie było, to nie byłby to samochód luksusowy, prawda? Do napędu Azur użyto doładowanej V8 o pojemności 6,3 litra o mocy ponad 400 koni mechanicznych. A no i chyba warto wspomnieć o długości tego samochodu. 5 metrów i 34 centymetry. Co? A co się dzieje z Pininfariną obecnie? No, coś tam się dzieje i to chyba całkiem nie najgorzej, ponieważ na niedawnych genewskich targach samochodowych Pininfarina zaprezentowała swój nowy model o nazwie Pininfarina Battista, co stanowi dokładnie imię i nazwisko założyciela tego studia projektowego. Battista ma być w pełni elektrycznym samochodem o mocy 1900 koni mechanicznych, co uczyni go najmocniejszym samochodem kiedykolwiek produkowanym we Włoszech. Poza tym auto ma przyspieszać do setki w czasie poniżej 2 sekund i osiągać ponad 350 km na godzinę maksymalnej prędkości. Cóż, jeżeli to auto rzeczywiście wejdzie do seryjnej produkcji, to będzie to naprawdę nie lada powrót Pininfariny do świata producentów samochodów. Oh my God! Wow! I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie znać w komentarzach, który spośród samochodów Pininfariny podoba Wam się najbardziej. Jeśli odcinek był spoko, to dajcie nam łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, by być na bieżąco. Tyle ode mnie, dzięki wielkie, bez odbioru, do zobaczenia. Nie no, mega ciepło tu jest. Widać parę? Nie, wiedziałem, że...